Zadanie czwarte. Równość jest prawdziwa dla... I ja mam podane liczby. Czym jest równość? Równość zachodzi wtedy, kiedy lewa strona równa się prawej stronie. Zatem możemy to zadanie rozwiązać na dwa sposoby. Po pierwsze, podstawić każdą z tych liczb pod właśnie nasze a i szukać ta, takiego właśnie rozwiązania tej, tego wzoru skróconego mnożenia, żeby wyszło nam 17 minus 12 pierwiastków z dwóch. No wiecie, tutaj są te właśnie wzory skróconego mnożenia, to możemy to sobie rozbić i... Podstawić tutaj tą e, trójeczkę Bo tutaj bierzemy sobie pierwszą liczbę I moi kochani Rozwiązać tutaj oczywiście A kwadrat minus 2AB Plus 3 e, Plus B kwadrat Zatem wychodzi nam 8 minus 12 Pierwiastków z dwóch Plus 9 Równa się 17 minus 12 pierwiastków z dwóch Zatem 17 minus 12 pierwiastków z dwóch Równa się 17 pierwiastków z dwóch Więc lewa strona równa się prawej odpowiedź A ale możemy to zrobić na drugi sposób, moi kochani, bowiem, zobaczcie, mamy również wzór skróconego mnożenia i widzimy, że on jest tak rozpisany. To możemy sobie odbić to, prawą stronę naszego, tutaj, naszej równości, pod wzór skróconego mnożenia. I zobaczcie: 17 minus 12 pierasku z 2. Jak to zrobić na wzór skróconego mnożenia? Zobaczcie: wystarczy, że rozbijemy sobie tą 17 na 8 i 9. To od razu już będziemy mieć właśnie yy, do kwadratu A, czyli dwa pierwiastki z dwóch, bo to będzie z 8 minus i 12 pierwiastków z dwóch plus 9. Te 9ń nam zostało, prawda z tej 17. I ta dziewiątka nam ustala już, już możemy zauważyć, że to jest, Chodzi, że ta liczba A jest trójką, ponieważ dziewiątka to 3 do kwadratu, prawda? <laughs> Moi kochani, zobaczcie. Spisujemy to pod wzór skróconego mnożenia i wychodzi nam, że 2 pierwiastki z 2 minus a to wszystko do kwadratu równa się 2 pierwiastki z 2 minus 3 do kwadratu. Zatem a równa się 3. Odpowiedź A.